Dzisiaj o godzinie 9.30 uczniowie szkół zawodowych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kępnie pożegnali szkołę i odebrali świadectwa. Uroczystość odbyła się w Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ZSP nr 2 i była jedną z trzech uroczystości odbywających się co roku w szkole. Jak powiedział podczas wystąpienia dyrektor szkoły Andrzej Kowalczyk, uroczystość ta jest niedoceniana, a równie ważna to zakończenie szkoły klas maturalnych. Świadectwa odebrało 118 uczniów. Dyrektor uważa, że znaczna większość z nich z pewnością znajdzie zatrudnienie w firmach, w których przez 3 lata odbywali praktyki. Absolwenci, którzy opuszczają mury naszej szkoły, są dobrze przygotowanymi fachowcami, gdyż większość z nich miała zajęcia praktyczne, praktykę zawodową w zakładach rzemieślniczych. Czeka ich natomiast jeszcze egzamin trzyletniczy, też egzamin przed komisją okręgową w Poznaniu, ale mam nadzieję, że jest to tylko formalność. Przez 3 lata pracodawcy poznali swoich młodych uczniów i myślę, że ci, którzy nie zmarnowali tego czasu, że chcieli się nauczyć i że posiedli naprawdę dużą wiedzę, będą mogli znaleźć w tych firmach lub w firmach pochodnych zatrudnienie. Edukacja dla młodzieży jeszcze się nie zakończyła. Każdy z nich może dalej się kształcić, czy w liceum dla dorosłych, czy zdobywając kolejne kwalifikacje i w końcu technika. W uroczystości wziął udział starosta Włodzimierz Mazurkiewicz, któremu podlega szkoła. W swoim wystąpieniu złożył młodzieży życzenia na przyszłość. Cóż wam życzyć, młodzi ludzie? Myślę, że przede wszystkim, żebyście dobrze wybierali. Tego wam z całego serca życzymy. Żebyście, co się zaczyna, co się skończyło, żebyście zawsze swoje miejsce znaleźli w tym świecie. On jest duży, możecie w nim szukać, ale obyście nigdy się nie zgubili, żebyście zawsze mieli jasno wytyczony cel. Tego wam serdecznie, serdecznie życzymy. No właśnie, tym, którzy chcą się dalej uczyć, niech się uczą. Tym, którzy będą pracować, niech znajdą świetną pracę. Pewnie z życiem to jest trochę tak jak z meczem piłkarskim, tak odnosząc się do tego, co się wczoraj działo. Ważne jest, żeby wygrywać. Trzeba chcieć wygrywać, ale jak się zdarzy porażka, to trzeba umieć ją znieść z podniesioną głową, tak jak wczoraj Chorwaci to zrobili. Więc wam życzę, żebyście każdy mieli tą koszulkę z numerem 10 jak Neymar i żebyście zawsze zwyciężali. Wszystkiego dobrego. Podczas uroczystego zakończenia nauki wręczono 15 wyróżnień w postaci złotego, srebrnego i brązowego listu pochwalnego dla najzdolniejszej młodzieży i wyróżniającej się w życiu szkoły.